No i mamy, udało się po godzinie mamusię złapać. Dostaliśmy zgłoszenie, że na terenie jednej z gnieśnieńskich firm znajduje się kocia mama z dwoma młodymi. No i nie może tam przebywać. Wiadomo, jakie są przepisy, gdy chodzi o usługi z żywnością. No podjęliśmy zgłoszenie. Kotki są już bezpieczne, będą u nas w stowarzyszeniu pod opieką. Na ten moment zawsze staramy się pozyskiwać domy adopcyjne, domy tymczasowe, które staramy się wyposażać w klatki kennelowe, w środki, które są niezbędne do opieki, do wychowywania kociąt. Nasze potrzeby są ogromne tak naprawdę i w tej chwili właśnie ostatni kennel, tak zwane łóżko, zostaje zajęte. Prosimy Was o wsparcie, abyśmy mogli kolejne kennele zakupić. Z naszej strony cały czas pozyskujemy miejsca, aby zapewniać domową opiekę. Nie hotelujemy na ten moment zwierząt. Uważamy, że nasza polityka się sprawdza. Zamiast inwestować pieniążki w hotel, systematycznie zakupujemy klatki kennelowe, pozyskujemy miejsca, w których możemy przygotować, zaopiekować się i poprowadzić dalszą adopcję. Prosimy Was o wsparcie, abyśmy mogli kolejne klatki kennelowe zakupić, co wspomoże nasze działania.